To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Binoponet. Jutro walka w Kościerzynie. Powiedz mi, jak się czujesz, bo wiadomo, że przeszedłeś trochę przed tą walką. Twój trener zmarł przed walką. Jak się czujesz, jak jesteś przygotowany? Tak naprawdę ta śmierć była dla mnie ciężka. Ciężko to przeżyłem tak naprawdę, ale przygotowanie miałem dosyć dobre. Sparowałem z Michałem Syrowatką, z Michałem Chudeckim, więc myślę, że powinno być dobrze tak naprawdę. Co możesz powiedzieć o swoim rywalu? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę mało strasznych filmików ma gdzieś, żeby tak naprawdę opatentować jakąś technikę na niego. Ale na pewno zjadł zęby na boksie, więc będzie dobry pojedynek tak naprawdę. Z Rafałem Grabowskim daliście fajny pojedynek. Jest szansa na to, że to będzie niedługo rewanżowe starcie? Tak, jest szansa, że będzie rewanż. Bo wy wcześniej walczyliście na ringach amatorskich bodajże, na boksie olimpijskim i wtedy on był górą, tak? Teraz dużo osób ciebie dawało jako zwycięzcę. Myślisz, że potrzeba więcej rund, żeby to rozstrzygnąć? Bo ostatnio chyba była sześciorundowa walka. Tak, była sześciorundowa i myślę, że tyle samo wystarczy tak naprawdę, żeby tak naprawdę udowodnić, kto wygrał tamtą walkę. I myślę, że będę to ja. Tak naprawdę. Jesteś w stanie zakończyć Rafała przed czasem? Czas pokaże. Ale jest gdzieś tam zła krew, czy wręcz przeciwnie, jest to sportowo czysta rywalizacja? Nie, czysto sportowo rywalizacja. Rafał jest moim kolegą dobrym, zresztą pomagałem mu się przygotowywać też do kilku walk, więc tak naprawdę nie ma żadnej złej krwi. Rafał teraz jest w wojsku, nie wiem, czy do końca trenuje. To kiedy myślisz, że taki pojedynek mógłby nastąpić? Masz już jakieś info? Mamy info, ale jeszcze nie możemy udzielić takich informacji. Czego się spodziewasz po tej jutrzejszej walce? Myślisz, że zakończysz tego zawodnika przed czasem? Wszystko się okaże jutro. Na pewno będę chciał wygrać bardzo ładnie, tak naprawdę. I myślę, że jak się uda, to będzie tak. A z kim trenowałeś do tej walki? Bo straciłeś tego trenera, więc możesz coś powiedzieć o swoim nowym sztabie? Tak naprawdę nie mam sztabu jeszcze trenerskiego takiego kompletnego. Trenowałem tak naprawdę sam większość treningów plus crossfit, więc tak naprawdę ciężkie przygotowanie miałem, takie dosyć dziwne tak naprawdę, więc taka jedna wielka nie wiadomo. Czyli jakby największym wyzwaniem będzie takie wyzwanie psychiczne przed tą walką, żebyś dobrze to wszedł i żeby twoja głowa była we właściwym miejscu. Myślę, że tak. Najbardziej właśnie zabolała mnie ta śmierć trenera i bardzo brakuje mi tak naprawdę podczas przygotowań trenera i ciężko było. Czyli będziesz mu dedykował tą walkę? Tak, wygraną dedykuję dla trenera na pewno. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Binoponet.